występem młodego zespołu, który się nazywa Sfora. Pracuje przy Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Podlaskiej w miejscowości Sfora. Zapraszam zespół. Czy to trudno poprowadzić taki konkurs? Bardzo. Jest to olbrzymie wyzwanie, dlatego że ogrom prac, pięknych prac, oczy biorą, serce się raduje i chciałoby się docenić każdego, każdego nagrodzić, a niestety no trzeba te pierwsze, drugie, trzecie miejsca wyłonić. Na tym konkursie wzięło udział 48 osób, w tym 6 nastolatek w kategorii do 15 lat, 22 osoby w kategorii koronka, 11 w hafcie krzyżykowym, 9 w hafcie płaskim i w czwartej kategorii, a była to kategoria ręcznik tradycyjny ludowy, 6 osób. 4 województwa: lubelskie, podlaskie, mazowieckie i kujawsko-pomorskie. Jeden przedstawiciel płci brzydkiej. Tak. Co roku jest jeden mężczyzna. Co ciekawe, jest to inny mężczyzna. W tym roku był to pan Andrzej Dorosz, Wólka Plebańska. Jest to pan, który od 3 miesięcy dosłownie, od 3 miesięcy krzyżykuje, a nauczył się w klubie seniora, w gminnym klubie seniora właśnie w Wólce Plebańskiej. Dodajmy, że część z tych prac zostanie na stałe już w Gminnym Ośrodku Kultury Białej Podlaskiej, bo na przykład fajna przygoda i fajny pomysł z tym ręcznikiem haftowanym, bo to dla Was przecież potrzebne. Tak, ręcznik akurat ludowy jest to 4. kategoria. W naszym konkursie co roku 4. kategoria jest w innym temacie. W tym roku właśnie był to ręcznik ludowy, tradycyjny ręcznik ludowy, a zrodziło się to z potrzeby. Na gminnych dożynkach, częstując gości chlebem, no, kosze wykładamy pięknym ręcznikiem. No i w zeszłym roku nam gdzieś te ręczniki wcięło, no i potrzeba, niech panie wyhaftują. Może te ręczniki właśnie będzie szansa odkupić. Ręczniki są piękne i to są naprawdę tradycyjne, wykonane na płótnie lnianym. Pięknie, po prostu majstersztyk wykonane. Zainteresowanie było również pani z Białegostoku, pani dzwoniła do mnie, jak dowiedziała się, że ta kategoria w naszym konkursie jest, bardzo się ucieszyła, ponieważ zajmuje się właśnie ręcznikami ludowymi. Miała przyjechać na konkurs, ale ze względu na to, że dzisiaj są święta właśnie prawosławne, nie dojechała, ale bardzo, bardzo prosiła, żeby ta kategoria została utrzymana i żebyśmy te tradycje zachowywali. Dzisiaj w specjalnym momencie podziękowania dla pani Alicji Sidoruk. Tak, pani Alicji Sidoruk podziękowałam ja osobiście, dlatego że przez te 14 lat pracowałyśmy razem przy konkursie. Ona była tą pierwszą, ja byłam od papierkowych robót, od przypinania, układania, ale zawsze ona wszystko spinała. W tym roku już ona była pomocą, a ja musiałam to wszystko spinać, dlatego że odeszła na emeryturę, ale pomimo, że odeszła na emeryturę, bardzo mnie wspierała, za to jej serdecznie dziękuję. Jesteście wielkiej klasy artystami. Te piękne prace świadczą o tym. Nieprzespane noce, wieczory. Do późna, może jeszcze kawałek, jutro będzie mniej. Coś pięknego, piękna wasza pasja. Za to serdecznie wam dziękujemy i wszystkim życzymy, żebyśmy w przyszłym roku, przynajmniej w tym gronie, a na pewno i większym, spotkali się na następnym
już w 16. W 16 ocenie prac igło malowanych. Dziękuję. Z wielką przyjemnością uczestniczę w tego typu imprezach, ale dzisiaj już przeżyłam wielką ucztę duchową, ucztę taką wizualną, bo to naprawdę tego się nie da powiedzieć słowami, co się czuje, jak się ogląda pracę, jak się słucha tak wspaniałych młodych ludzi. Zawsze taka refleksja mi się nasuwa. Nasz teren zawsze był uważany przez wszystkich jako Polska B. Ja się z tym nigdy nie zgadzałam, bo zawsze uważam, że bogactwo ziemi to przede wszystkim ludzie. I myślę, że jesteśmy wielcy i jesteśmy bogaci. Jak się patrzy na to, co tutaj widzimy, jak się patrzy na pracę wszystkich, jak się słucha tej młodzieży, a za chwilę jeszcze młodszych posłuchamy, to proszę Państwa, serce się raduje, bo to wielka praca i wielki talent również tych, którzy potrafią połączyć młodość, połączyć tą troszkę doroślejszą młodość i dzięki temu my możemy tutaj przeżywać takie wspaniałe chwile. Także wielkie dzięki, wielki ukłon w każdą stronę i życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze. Tak jak powiedział Pan Radny, myślę, że spotkamy się za rok w jeszcze większym gronie. Pan Radny obiecał po cichu, że wyszyje serwetkę. Thank you.